Dzień dobry, wodniki. Witam Was serdecznie na moim kanale i teraz Was zapraszam do czytania na zbliżającą się do nas jesień. To będzie taki pierwszy rzut oka. Zobaczymy ogólnie, jakie energie będą nam towarzyszyć. Z wiadomości mailowych do mnie wiem, że po prostu część z Was potrzebowała takiego czytania, tym samym więc znalazłam czas. Karty przygotowałam wcześniej, teraz je jeszcze dotasowałam przy Was i przyłożę, o tak. Okay. Więc moje drogie, tło czytania, czyli w mojej ocenie to, co w jakimś znaczeniu będzie prowadzić tą pierwszą część jesieni, jest energią, i teraz tak, to zależy trochę już od sytuacji osobistej, albo energią konfliktu pomiędzy kilkoma stronami, z których każda ma swoje zdanie, każda ma swoje argumenty i na siłę próbuje je przeforsować. Albo, uwaga, energią po prostu rywalizacji. Jeśli ten konflikt wynika z rywalizacji, tak, starajmy się, aby on był jak najmniej ze szkodą dla nas. To znaczy skoncentrujmy się bardziej na tym, żeby walczyć o coś, rywalizować z kimś o coś w sposób zdrowy. Tak bym to nazwała. Bo to przyniesie coś fajnego, konstruktywnego. Konflikt zazwyczaj niszczy, rzadko kiedy jest konstruktywny. Będzie też sporo takiego ruchu, takiej akcji, przed którą być może będziecie musiały się w jakimś tam znaczeniu obronić, wykazać cierpliwość, starać się myśleć transparentnie i reagować na kogoś, kto być może jest agresywny, kto być może scenariusz numer jeden. Agresywne otoczenie, ale agresywne w takim znaczeniu szorstkie, bardzo nieprzyjemne, napastliwe, krzykliwe, ktoś, kto wywołuje draki, ktoś, kto manipuluje, żeby właśnie wywołać konflikt bardzo często, tak, prowokuje i być może przed taką energią, moje drogie wodniki, będziecie musiały się bronić. Wykazywać się cierpliwością i po prostu z uporem maniaka bronić i chronić tego, co jest wasze, tego, co stworzyłyście. I to byłby scenariusz numer jeden. Scenariusz numer dwa, który tutaj zobaczyłam, to jest taki, że z konstruktywnej rywalizacji, takiej, która przynosi za sobą, niesie za sobą dobre rzeczy, dobre sytuacje, która nas inspiruje i motywuje, powstały jakieś marzenia, które zechcecie realizować. Aby to uczynić, musicie być nastawione na wewnętrzną siłę waszą, która będzie was chronić i pozwoli wam się bronić przed przeciwnościami losu. Tym bardziej, że może nie być wam łatwo emocjonalnie, dlatego że możecie już, może to jest taka sytuacja, w której próbujecie któryś raz z rzędu z kimś lub z czymś. I prawdę mówiąc, jesteście zamknięte emocjonalnie, niezadowolone, apatyczne, nie macie wiary do końca w to, że tym razem coś się uda, że tym razem coś wyjdzie. Teraz tak. Albo wyjdzie i przekształci się w romans, jeśli chodzi o sprawy osobiste. Pamiętajcie tylko, proszę, żeby ten romans nie był uzależniający.
żeby romanse rzadko są, znaczy romanse w mojej ocenie to jest zazwyczaj pewnego rodzaju trójkąt, jak bym to nazwała, więc on jest toksyczny sam w sobie, nie jest to zdrowe i ciężko jest doprowadzić do sytuacji, w której to ma szansę rozwijać się w sposób organiczny, ale nie oceniam tej sytuacji absolutnie, tylko chodzi mi o to, żebyście chroniły siebie, tak? Żebyście być może były sceptyczne albo nie angażowały się tak mocno emocjonalnie. Po prostu, żeby to was nie zraniło. Inne przesłanie, mądrość tej karty w mojej ocenie jest taka, szczerze mówiąc, ona nie ma do końca nic wspólnego z emocjami. To jest energia, w której wy doskonale wiecie, jak za pomocą różnych sztuczek ochronić siebie i ochronić swój dobrobyt, ochronić kwestie materialne. Wiecie, w jaki sposób pomnażać środki materialne. Tak o tym myślę. Więc dla osób, z którymi rezonuje ten mój wstęp tego czytania, to ta pierwsza część rezonują bardziej kwestie prywatne. Uważajcie, żeby się po prostu nie dać zranić, żeby nie wciągnąć się w nic toksycznego, co was wyssie z was pozytywną energię i mało da w zamian. A dla osób, które bardziej rezonują z tą kwestią jakiegoś nowego pomysłu, który tutaj będziecie chciały wprowadzić w życie i który od was będzie wymagał samozaparcia. Wydaje mi się, że będziecie wiedzieć, jak sprytem i właśnie tymi sztuczkami ochronić się tak materialnie w tej sytuacji, żeby na przykład nikt wam tego pomysłu nie ukradł, nie splagiatował, tak? Pamiętajcie, że wy macie piękne kreatywne podejście do spraw, bardzo pionierskie, więc należy zwracać uwagę, uważam, w tej energii na to, żeby chronić swoje dobra. Chronić to, co tworzymy, naszą wiedzę autorską, nasze prawa autorskie. Część listopadowa, znowu energia siódemki, czwórki. Tu mamy trzy i mamy. Ok, zacznę od spodu. Dwa miecze. To jest coś, co prowadzi nam to rozłożenie na drugą część jesieni. I to, co mówi mi ta energia, to po prostu, aby przestać blokować emocje, nie udawać, że się nie widzi, że się nie czuje, że się jest w impasie i nie może się podjąć decyzji. Nie. Nie blokujcie emocji, starajcie się podjąć decyzję sercem. Dlatego, że w tej sytuacji, w której będziecie, może wielokrotnie przez ten czas, w różnych mniejszych i większych zdarzeniach z dniem codziennym, mogą być takie okoliczności, które sprawią, że nie będziecie wiedziały, co macie robić. Otóż wy, moje drogie wodniki, doskonale będziecie wiedziały, co macie robić, jak tylko przestaniecie blokować emocje i po prostu posłuchacie siebie, waszego wewnętrznego przewodnictwa. To wam pomoże. Ważne będzie w dalszym ciągu zaufanie do siebie, do tego, co robimy. Dlatego, że tu mamy energię sprytu, która pozwala nam wyjść z jakiejś sytuacji w sposób godny dla nas, w sposób właściwy dla nas, w sposób najlepszy dla nas, która prowadzi was do energii, w której możecie pozwolić sobie na odpoczynek, w której możecie pozwolić sobie na medytację. To jest tylko wasze miejsce. Tutaj czujecie się bezpiecznie, jesteście odgrodzone od reszty, nawet nie chcecie być z resztą, chcecie być same ze sobą, tak? I po prostu odpoczywać. Dodatkowo nabieracie być może sił przed jakimś nowym projektem związanym z pracą w zespole.
gdzie musimy pokazać nasze kompetencje, gdzie musimy wszystko zaplanować, gdzie chociaż, że są tutaj inne osoby, to każda z tych osób jest wielką indywidualnością, ma bardzo osobliwe właśnie kompetencje, które są niezbędne, żeby ukończyć cały projekt. Więc może przed tym będziecie musiały troszkę odpocząć, zanim ruszycie do akcji. I cóż mogę powiedzieć? Lider emocjonalny, tak? Ktoś, kto jest bardzo dojrzały emocjonalnie. To nie jest energia niestabilnego gówniarstwa, tak to nazwę, brzydko, przepraszam. Jest to energia mężczyzny, który jak już coś powie, to powie i wie, co czuje i wie, że jest odpowiedzialny za coś, za kogoś, tak? Zdaje sobie sprawę z wagi słów, z wagi czynów. Nie rzuca słów na wiatr też. Jest to opiekuńcza, bardzo emocjonalna energia. To może być uwieńczenie tego projektu na przykład, w którym bierzecie udział w drugiej części jesieni. I trzecia część jesieni, oczywiście czytanie dla Was jak zwykle praktycznie najdłuższe, zawsze jest dużo do powiedzenia. Wy macie po prostu bardzo skomplikowane karty, to stąd. Więc zaraz sprawdzimy ostatni... Tak sobie myślę, żeby czasem nie stało się tak, że no dla chętnych, co kto lubi, że to wy wchodzicie w tą energię tego awanturnictwa, a później dzieje się coś, bo na przykład ktoś was podpuszcza jakąś plotką, jakąś informacją bardzo prowokacyjną, i później musicie się po prostu z tego wykaraskać, tak, bronić i jesteście, krótko mówiąc, zrażone już do czegoś, do kogoś. Po prostu nie macie ochoty w tej chwili na jakiekolwiek relacje, tak o tym myślę. Dobrze, ostatni... Ostatnia część. Ostatnia część prowadzić Was będzie energia marzenia, marzeń takich, myślenia życzeniowego, być może iluzji, gubienia się trochę w tym, co mamy do wyboru, dlatego że bardzo dużo jest nam oferowane w tym samym czasie i nie do końca wiemy, na co się zdecydować. I teraz, ja już teraz jakby energię pokazały, więc powiem Wam, uważajcie dokładnie, w co wchodzicie, nie wskakujcie w nic impulsywnie, dokonujcie wyboru, który jest poparty jakimś badaniem w znaczeniu dowiedzeniem się, zasięgnięciem więcej informacji, zdobyciem jakichś szczegółowych, ale kluczowych niuansów, tak, które mogą zaważyć na całości. Ok, dokładnie dowiedzcie się o wszystkim, dowiedzcie się wszystkiego o różnych rzeczach, o aktywnościach, o projektach, o ludziach wokół Was, zanim dokonacie wyboru. Aby to zrobić, moje drogie, wyciszcie się. To jest energia, która mówi o tym, że czerpiemy siłę, piękną mądrość z naszych przeszłych doświadczeń, z naszych własnych doświadczeń życiowych, że zanim podejmiemy decyzję, słuchamy swojej intuicji, nie spieszymy się z niczym. To jest niezwykle mądra karta, niezwykle mądra energia płynie z tej karty, tak? Otaczamy się ludźmi, z którymi dobrze się czujemy w naszym najbliższym środowisku. To są sami najbliżsi, tak o tym myślę. Czujemy tam harmonię, spokój. Możemy cieszyć się malutynkimi szczególiczkami, tak? Możemy coś z nimi świętować, celebrować. Tam możemy być sobą, nie musimy nikogo udawać. Nabieramy siły, co powoduje, że ruszamy do akcji z jakimś ważnym, na przykład nowym projektem, na którym pracowałyśmy. Ruszamy do akcji, którą napędza nasze serce. I teraz tak, jeśli wcześniej w energii siedmiu kielichów dowiedziałyśmy się wszystkiego maksimum, zrobiłyśmy maksimum po prostu researchu,
zanim podjęłyśmy decyzję, to te trzy miecze są na końcu tego czytania mniej bolesne, tak? Bo mogłyście przeczuwać, że coś nie wygląda tak, jak powinno, że coś nie ułoży się tak, jak byście sobie tego życzyły, więc trudno, po prostu, tak? Coś się wydawało, nie udało się, okej, idziemy dalej, żyjemy dalej, tak? Natomiast w sytuacji, kiedy dałyście się zatracić tym marzeniom, kiedy dałyście się zatracić tym iluzjom, temu życzeniowemu myśleniu, tak? Tutaj na przykład wydaje Wam się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, natomiast tu przychodzi jakaś wiadomość, która rani Wam serce. Tak też może być już bardzo szczegółowo, jakby interpretując każdą z tych kart, czego szczerze mówiąc nie lubię robić w czytaniach ogólnych, natomiast no, czułam taką potrzebę. Więc wyciągnę dla Was na pewno jeszcze jedną, jeszcze sprawdzę, co tutaj było. Król Buław. Może osoba, działajcie w skupieniu. Król Buław. Dla mnie to jest taki człowiek, który naprawdę działa w skupieniu. Pomimo tego, że prowadzi wiele projektów jednocześnie, robi kilka rzeczy jednocześnie, tak? Jest bardzo aktywny, to działa w skupieniu. Wydaje mi się, że to skupienie może Wam pomóc tutaj w tej energii siedmiu kielichów wybrać, kierując się własną mądrością życiową, w otoczeniu, mając wsparcie wśród najbliższych. I te trzy miecze nie będą dla Was tak bolesne, bo gdzieś tam z tyłu głowy będziecie czuły być może, że to tak miało być, w tym znaczeniu, że po prostu nie miało się coś prawa udać, ale spróbowałyście, bo to było w waszym sercu, tak? To było wynikało z waszej pasji, więc chciałyście to zrobić. No więc nie ma dramatów, dlatego że to jest, nazwijmy to, karta rada dla was. Bądźcie optymistyczne w tym znaczeniu, że jeśli coś nie będzie szło po waszej myśli, starajcie się szukać rozwiązań. I znajdziecie te rozwiązania, takie, które pozwolą wam wysterować sytuacją, wrócić do wrócić ją na oczekiwany tor. Tak bym nazwała. Więc to słońce ma znaczenie. Ono w ogóle jest bardzo ładne, zobaczcie. Naprawdę, trochę tutaj światło mi się odbija, ale to jest piękna karta, bardzo optymistyczna. I takie starajcie się być, ok? Bo tak jak mówię, ta karta, trzy miecze dla mnie jest kartą, która na przykład jest jakimś rezultatem współpracy z kimś, rezultatem naszych decyzji, tak? Tym samym więc, no, jeśli dowiemy się wszystkiego w szerokim aspekcie, jeśli będziemy czuły, że tutaj zaangażowałyśmy się w coś z całego serca i pokazałyśmy się od najlepszej strony, jakby nasze kompetencje z jak najlepszej strony, to nawet jeśli coś okaże się, że nie wyszło tak, jak sobie tego życzyłyśmy, że nie wyszło tak, jak się tego spodziewałyśmy, to nadal na przykład nie będziemy miały do siebie jakichś tam wewnętrznych pretensji, tak? To mogą być też czynniki zewnętrzne, które w ten sposób zakończą dany projekt, daną sytuację z kimś. Wydaje mi się, że to chodzi o jakiś projekt, nie, jakby szczerze mówiąc. Więc tak, moje drogie, po prostu nie dajcie się zwieść iluzji. O, i tak bym chciała zakończyć. Wszystkiego dobrego, niezależnie od tego czytania, tak jak wspominałam, będą czytania miesięczne i tygodniowe. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie.